Cześć, witaj w tym kolejnym vlogu. W tym vlogu omówimy temat prokrastynacji, a mianowicie dlaczego nie podejmujemy działania, czyli nie robimy rzeczy, które sobie gdzieś tam zaplanowaliśmy, które gdzieś tam wiemy, że mamy zrobić, a mimowolnie nie robimy. Głęboko powiązane z prokrastynacją jest też perfekcjonizm, o czym też będziemy w tym vlogu rozmawiać i co jest też powodem, dlaczego to intro nagrywałem 5 czy 6 razy około, więc jeśli jesteś osobą, która też tak jak ja przy nagrywaniu filmów czy robieniu czegokolwiek zastanawia się nad swoimi działaniami, ciągle analizuje i chciałby się wyzbyć troszkę tego, to zapraszam Cię teraz do oglądania tego vlogu i porozmawiamy właśnie, jak jest połączona prokrastynacja z perfekcjonizmem i dodam trzeci element, który jest też bardzo ważny, który jest pomijany w tego typu filmach. Zapraszam do oglądania. Cześć, mam na imię Patryk Ostek i na tym kanale pomagam w rozwoju własnego biznesu online. Dzielę się wiedzą na tematy takie jak na przykład właśnie dlaczego nie podejmujemy działania, czyli dzisiejszy temat, więc jeśli nie chcesz przegapić kolejnych filmów tego typu, to zapraszam Cię teraz do subskrypcji. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Okej, więc porozmawiajmy na temat perfekcjonizmu. Zanim przejdziemy do tak właściwie właściwego tematu dzisiejszego, czyli dlaczego nie podejmujemy działania. Perfekcjonizm jest rzeczą, którą prawdopodobnie każdy o tym słyszał. Każdy zna osobę perfekcjonistyczną. Może sam jesteś perfekcjonistą, perfekcjonistką. Czuję się prawdopodobnie też i dobrze z tym, bo ja jako osoba perfekcjonistyczna wiem, że to jestem sobą i czuję się tak właściwie dobrze z tym. Tylko jest mały kłopot w tym. Perfekcjonistą to oznacza też skupianiu się na pewnych drobnych rzeczach, które nie są istotne. Na przykład zaczynając tego vloga zastanawiałem się nad tym, jak tutaj sobie wszystkie rzeczy poustawiać, żeby było ładnie w tle. I na przykład tutaj mamy... Jako przykład, wczoraj dzieci się bawiły tutaj takimi, mają takie kuleczki, robią sobie tutaj takie, majsterkują, przyklejają te kuleczki na kartkę, jak widać bardzo kreatywnie. I chciałbym to na przykład usunąć z mojego frame'u, z mojego obrazu, żeby to właśnie perfekcyjnie wyglądało. Problem w tym jest to, że za każdym razem, gdy coś takiego małego, drobnego zauważamy i chcemy wyzbyć się tego, skupiamy się na rzeczy, której nie jest istotna. Istotne w tym momencie jest nagrać ten filmik, w późniejszym kroku wziąć materiał, który jest w RAW, w wersji RAW, czyli surowej wersji, wziąć to, wrzucić na komputer, skopiować do folderu odpowiedniego projektu i zmontować tak, żebyś Ty widział to gotowe na YouTube. Także na każdą rzecz, którą sobie gdzieś tam wyznaczysz, musisz sobie mieć jakiś konkretny plan, kiedy to zrobisz, jak to zrobisz. I pomocne w tym wszystkim jest coś takiego jak planowanie czasów w różnych takich notesach, aplikacjach, jeśli lubisz to robić wszystko elektronicznie. I nie chodzi tutaj o to, żeby nadmiernie analizować non-stop życie i kwestionować wszystko. Nie, chodzi o to, żeby raz to zrobić. Zapisywanie zadań Twoich powinno mieć miejsce w usystematyzowany sposób. Ustalenie sobie daty końcowej pewnego zadania. I datę końcową mam na myśli nie tylko w sensie dzisiaj, dzisiejszy dzień, albo jutro, pojutrze i tak dalej, tylko też ograniczenie zadania na powiedzmy minutę, na godzinę. Wszystko zależy od tego, ile chcesz przeznaczyć na dane zadanie. Bo na przykład na to wideo przeznaczyłem pół godziny dzisiejszego dnia, po to, żeby w pół godziny nagrać to wideo. Więc wyznaczanie czasu jest bardzo ważne na pewne zadanie po to, żeby troszkę oszukać tego perfekcjonistę w sobie i powiedzieć sobie, ok, jeśli zrobię to zadanie w danym czasie, w określonym czasie, to wykonałem to zadanie perfekcyjnie. W jaki sposób? Takie oszukiwanie trochę swojego mózgu, bo musimy sobie przypomnieć jedną rzecz, że jeżeli nie będziemy mieli tego ograniczonego czasu, to możemy to zadanie wykonywać przez 2, 3, 4 godziny, powtarzać nagrania, a w taki sposób jesteśmy zmuszeni do działania i robimy, kończymy to działanie w krótszym, określonym swoim czasie. Ok, więc porozmawialiśmy już trochę o perfekcjonizmie i dlaczego perfekcjonizm w pewnym stopniu przyczynia się do tego, że nie podejmujesz działania, nie podejmujemy działania, dlaczego robimy rzeczy tak, jak robimy, czyli
odkładamy je na później, w pewien sposób nie zaczynamy, bo zbyt dużo myśli mamy, a może jeszcze to zrobić, może to zmienić. Na przykład, dam Ci taki jeszcze mały przykład z ostatniego mojego filmu, który dodałem na mój kanał, a mianowicie jak stworzyć własną stronę internetową. I tutaj mój perfekcjonizm odgrywał się na stopniu dodawania tytułu i jest to czasami dla mnie bardzo męczącą rzeczą jest to, że zastanawiam się nad tytułem. Nad tytułem pod kątem SEO, czyli optymalizacji go na YouTube. Czyli chciałbym, żeby moja strona, moje wideo było oglądane przez jak największą liczbę osób, więc szukam słów kluczowych, czyli takie jak na przykład strona internetowa, własna strona, strona WordPress i tak dalej, i próbuję to połączyć w jeden taki tytuł, który spowoduje, że to wideo moje się wyświetli jak największej liczbie osób. Problem w podejściu do tego jest taki, że załóżmy, że siedzę pół godziny albo godzinę nawet nad tytułem i straciłem wtedy godzinę czasu albo pół godziny czasu na wybór tytułu, gdzie na przykład versus można sobie wejść na YouTube i wpisać stronę internetową, bo to będzie takie słowo kluczowe, które na pewno gdzieś tam się pojawi i YouTube automatycznie wyświetla Ci 10 najlepszych tytułów, to znaczy rzeczy, które osoby szukają. I wybierając jeden z tych tytułów, na pewno będziesz miał pewną liczbę wyświetleń miesięcznych, jeśli Twój content, Twoje wideo jest na tyle dobre, że przez algorytm YouTube'a zostanie wypromowane w jakiś sposób. Więc ja mówię szczerze, straciłem godzinę czasu na wybór tytułu, tak aby miał na przykład wyświetleń miesięcznych 10 tysięcy. Gdzie na przykład podejście takie, że wybieram jeden z tytułów, które jest najczęściej wpisywane w YouTube, spowodowałoby, że miałbym tych wyświetleń miesięcznie 8 tysięcy. Czyli godzinę bym oszczędził sobie, a miałbym podobny wynik. Więc takie koncentrowanie się na takich drobnych rzeczach powoduje, że nie działamy. I mógłbym w tym czasie nagrać dwa dodatkowe filmy, na które przeznaczyłem kolejne po pół godziny. Musi być gdzieś tam świadomy tego, że spędzanie więcej czasu na poszczególnych rzeczach, żeby były perfekcyjne, nie spowoduje, że efekt tego, czyli wyświetlenia, będzie sygnifikantnie większy. Nie wiem, jakie jest słowo significant po polsku, bo jakoś mi brakuje teraz tego słowa. I mógłbym teraz zapauzować nagranie tego wideo i wejść w Google i sprawdzić, ale teraz tego nie będę tego robił. Teraz wróćmy do kwestii wyznaczania sobie zadań i uporządkowania ich. Więc jeśli notorycznie odkładasz rzeczy na później, czyli załóżmy masz swój dzień, gdzie masz mega dużo wpływów zewnętrznych, takich jak na przykład osoby, które z tobą współpracują, pracownicy, etc., etc. I każda z tych osób mówi do ciebie pewną rzecz. Ty, Patryk, zrobiłbyś to. Albo ty, Patryk, zrobiłbyś tamto. Gdzieś tam one w tle ciągle pracują, ciągle mój mózg pracuje, więc ciągle muszę się zastanawiać nad tym, okej, okay, co jeszcze było, co jeszcze było, co jeszcze było. I to jest jak RAM. Jeśli wiesz, jak pracuje komputer, jeśli twoja pamięć ciągle jest gdzieś tam zapchana, to wtedy komputer też i praca twoja staje się dużo wolniejsza. Więc zapisywanie sobie zadań w pierwszym kroku, w drugim kroku ustalenie daty lub czasu, w którym chcemy to zadanie wykonać, mega ułatwia ci pracę, ponieważ wtedy zapisuje się. To zadanie zapisuje się wtedy na dysku i wtedy komputer, procesor wyciąga sobie tą rzecz wtedy, kiedy to potrzebuje. Mam nadzieję, że tutaj ta analogia komputerowa jest w miarę logiczna. I trzeci element, o którym na początku wspominałem, który jest często pomijany, jest to, że ludzie koncentrują się zbyt bardzo na przyszłych wynikach. Więc w moim przypadku wideo, w którym pokazuję, jak stworzyć własną stronę internetową na podstawie WordPress, wykupienie domeny w tym wszystkim, mam tutaj takie małe błędne myślenie, ponieważ owszem, za pół roku będzie ważne, czy ktoś znajdzie to wideo, za pół roku będzie też ważne, czy to wideo będzie nadal przynosić mi efekty, które sobie gdzieś tam zaplanowałem. Ale koncentrując się na tym, skupiając się na tym, powoduje to też, że właśnie spędzam zbyt dużo czasu nad jednym zadaniem. Więc
Jeśli zbyt często właśnie myślisz przyszłościowo, ok, jeśli zrobię to, skoncentruję się na tym i będę miał mega dużo wyświetleń, to powoduje trochę taką frustrację w tobie, jeśli te efekty nie będą takie, jakie sobie gdzieś tam się spodziewasz. Ponieważ na przykład może być tak, że Google czy YouTube wykrywa nienaturalny język, czyli użycie zbyt częste słów kluczowych, dla których masz się wyświetlić. No to wtedy masz frustrację spowodowane przez rozczarowanie, które sobie sam w jakiś sposób stworzyłeś. Patrząc na to z perspektywy takiej, że mógłbym wybrać tytuł, który jest ok na 80% i spędziłbym na to tylko 5 minut czasu, niesamowicie uwalnia, ponieważ za pół roku może mieć to nadal podobne efekty, ale zyskałem dużo więcej czasu na zrobienie kolejnych rzeczy, które też w efekcie za pół roku, za rok, za dwa, za trzy mogą przynieść podobne efekty. Czyli na przykład zdobycie więcej subskrybentów, więcej sprzedaży na moich stronach, etc., etc. No, nieważne jaki masz tam cel z twoim wideo, które gdzieś tam sobie stworzysz, z twoim contentem, twoim wpisem na blogu, szybsze działanie czasami jest lepsze. I później, jeśli jesteś właśnie taką osobą perfekcjonistyczną, możesz sobie wprowadzić w działaniu swoim raz na miesiąc, uwaga, dzień, w którym analizujesz wszystko i sprawdzasz, co działało, co nie działało. I wtedy możesz się skupić na rzeczach, które już działają, czyli na przykład jeśli za miesiąc się okaże, że wideo moje, które opublikowałem, przynosi w miarę ok wyniki, mogę się wtedy skoncentrować na tym, żeby ulepszyć jeszcze tytuł. Albo ten tytuł nie tylko ulepszyć, albo nagrać podobne wideo, które w jakiś sposób pięknie, ładnie się tutaj wkomponowuje w drugie wideo, albo jest uzupełnieniem tego jednego wideo i mieć kolejne efekty. Ok, więc to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że moja refleksja ma w miarę sens. Jeśli nie ma, to napisz mi na dole w komentarzu, co było niejasne. Może jeszcze nagram kolejne wideo, w którym wyjaśnię moje myśli, moje przemyślenia. A jeśli było logiczne, no to wciśnij teraz na lajka, zniszcz ten przycisk lajka, tak żebym wiedział, że to wideo ma sens i chcesz więcej takich rzeczy oglądać. Zapraszam oczywiście Cię do subskrypcji tego kanału, na którym publikuję rzeczy odnośnie budowy biznesu. Więc jeśli nie chcesz przegapić kolejnych filmów, to subskrybuj teraz. Życzę Ci dużo sukcesu z Twoim działaniem i mam nadzieję, że w małym stopniu, albo też i w dużym stopniu przyczyniłem się do tego, że pracujesz efektywniej, działasz, zamiast się zastanawiać nad perfekcyjnym rozwiązaniem na pewne zadanie. Zapraszam do kolejnego vlogu. Trzymaj się. Cześć.